Start. Strójnia, cieniutka letnia sukienka w kolorystyce w paski biało-żółta, z fajnymi rękawkami, bransoletka mojej mamy z kwarcu różowego, kluczyki w kółko pochodzenia i srebrne samoloty z kółka, flary przeciwsłoneczne, klatki, rozpałzy. Start. A zapachem dnia jest dzisiaj muszka, dosyć takim ostrzejszym, szkodowym wydaniem, takim totalnie przeszywającym i niesłodkim. Nie ma jogurta, ale będzie z pepperzem, karis oraz troszeczkę Sonic Flower London 15. Także dwa różne ujęcia gruszki połączone razem, ale w żadnej nie jest gruszka na słodko. Dodatkowo na nadgarstek mam dwa moje nowe zapachy. U Madursa, robię na koleżanki zapach słodki i dobry zapach. Sentymentalny, właśnie sentymentalny w stronę słodkiej i dobra. Taki był zamysł i oczekiwania, i takie wyobrażenie, i poszukiwania właśnie takie bezsłodyczne mojej koleżanki perfumowej. Natomiast na drugiej ręce testy mojego zapachu Salva Vidas, czyli koło ratunkowe, zapach na lato, na upały. Czuszka. Jest i pająk. Zabrany ze sobą flakonik i nie jest to zapach Hermé Twilly, ale właśnie w takim flakonie z rozwiązaniem mój zapach. Rubarbowy rano zabrany, czyli rabarber na lato. To był zakaz tylko na zamek, bo to wszystkie widać. Trzeba było z noclegiem. To trzeba z noclegiem, bo chyba, że pan będzie... Kaczka nie jest. Jak ma głowę dwudziestkę? Jak sobie jak głowę? O! Tak mam głowę chyba. Co to? Noga,
Pomysłówka. Stosowana w pełnym galopie jako siła przebijająca. A lanza to jest wyraz niemiecki, ewentualnie angielski, a on oznacza kopię. Dzisiaj na kopię w niemieckim języku również mówi się die Lanze. Kopia. Kopia oczywiście była dużo grubsza od tego typu włóczni i była dużo dłuższa. Była to broń drewniana, początkowo z grotem typowym takim włóczniowym, ale później ten grot się zmienia, dlatego że przy grubszym drzewcu i przy większej sile uderzenia taki grot to jest grot przede wszystkim przecinający, a taki grot to jest grot przebijający. I teraz proszę sobie wyobrazić, że pędzi z prędkością 40 km na godzinę rycerz i trafia oczywiście obok nosala, ale w obrys twarzy, w tamtym hełmie. No to jest, nie ma co zbierać. Jak duże, sam nie wiem. W każdym razie na końcu tego połąka mamy proce wystrzeliwane przez nie pociski po kilkaset kilogramów. Kamienne. Czasami podobno strzelali kapustą. I my to zaraz zrekonstruujemy. Prosimy na tor. Tak jest. Niestety ta kapusta była zbyt ciężka. Zaraz pocisku przed rebuszem. Wygięty zbyt nisko. Wygięty w drugą stronę spowodował go obrażenia ludzi stojących na tym moście. Dziękuję panom. Proszę się pospieszyć. Ludziom też jest bardzo ciepło. Uwaga, kapusta jest inna, kapusta jest biała. Jak wiadomo, biała jest lepsze. Oj! Niestety miała problemy aerodynamiczne. Proszę, bo nikt nie zrobił 10 na raz. Uwaga, chwila skupienia, to jest brawa, dobrze? Chwila skupienia, to jest brawa, nawet jak nie trafi.